Dobra, komfort, ładna pani. Auto na awaryjny. Nie, nie planowałem tego nagrywać. W sumie to spieszyłem się do pracy po przerwie obiadowej. Bytom to nie Hasiok, a moje podwórko, chociaż wcale nie takie piękne, też Hasiokiem nie jest. A że dobrze wiem, co się dzieje ze starymi meblami pozostawionymi na placykach gospodarczych, tak zwanych śmietnikach, to wcale mi się nie podoba, że muszę tym potem oddychać. No ta! No co myślicie, taka kanapa czy jakikolwiek inny stary mebel na takim śmietniku, bynajmniej u mnie, jest rozbierany w przeciągu kilkunastu godzin. Pseudo drewno oczywiście znika, pozostałe śmieci walają się przez kilka, jak nie kilkanaście dni po całym podwórku, które wcale uroku temu podwórku nie dają te śmieci potem, wcale, to wcale dobrze nie wygląda, możecie uwierzyć. A pseudo śmieci trafiają no gdzie? No ta, do paleniska pieców w pobliskich domach i ja potem tym muszę kuźwa oddychać. I wcale mi się to nie podoba i wcale się na to nie zgadzam. I będę reagował za każdym razem, pomimo tych wyzwisk, które tym razem otrzymałem. Ale to tutaj panowie zostawiają? Ale to nie są, to są śmieci wielkogabarytowe, to powinni ale panowie gdzieś... Ale to ona nie ten, nie wyłona ci tego, ale tylko panowie, tak. Tylko pracownicy komfortu. Ja tu nie widziałem. Ale proszę pana, pan się widzę. W tym momencie wyłączyłem nagrywanie, bo nie widziałem potrzeby kontynuowania nagrywania. Myślałem, że sprawa się już rozwiąże. Zwróciłem uwagę, panowie są rozumni, się zreflektują i odniosą wielkogabarytowe śmieci tam, gdzie powinni się znaleźć na początku swojej drogi. Och, jak Jarzek, dawno się tak nie jebnął, znaczy dawno się tak nie pomyliłem. I też, prawdę powiedziawszy, nikt w sumie jeszcze nigdy nie życzył mi tak bardzo śmierci, jak pracownicy firmy Comfort Meble. No tak! Ktoś nam każe wynieść. My grzecznościowo nie za pieniądze, grzecznościowo wynosimy. Ale to nie jest ich śmietnik tutaj, tej wspólnoty. Ale tu żadna pani, ja żadnej pani nie widziałem. Ale ja żadnej pani nie widziałem. Proszę bardzo, może pan. Ale po co mam tam chodzić? No właśnie. Chce pan coś robić? Chce pan coś robić, a nie wie pan, co pan chce robić. Ale ja coś zrobiłem! No właśnie, nie widzę, co pan nie zrobiłem. No. Ja nie widzę problemu, żeby tu starsza pani prosi, żeby wynieść. Możemy podejść. No. Bo chyba widać, że sugestia, że my to wyrzucamy. Ja widziałem panów, nie widziałem żadnej pani. To mówię, że możemy tu. Może być, bo właśnie mamy w Bytomiu problem, że zwożą nam śmieci z sąsiednich miast. Być może też. Ale to musi jeszcze prezydent podpisać zgodę, żeby wywieźć. No, to co do pana przygłosili do Bytomia. Z panem też, tak? Panem też coś podpisał prezydent. No. Ja pani zaraz wejdzie, to pogodę się z panem. Pani patrzy na śmieci tak samo jak każdy jeden za dywizję. To czemu kazała nie na swój śmietnik? Zaraz będzie pan rozmawiał. Zaraz będzie pan rozmawiał. Tam nam kazała... To co mnie rozmawia, tak zaraz będę rozmawiał. Sami zaczynam się temat. No bo już pan jest społeczniakiem. Ja nie robię problemu tylko pan. A powinny kurwa się mieć zaskane wszystkie. A co ja od wszystkich kominów jestem? No, nie od czego? Od kominów jest od kominów. No tak, ale nie od wszystkich. Od wszystkich? A ty jesteś od wszystkich. Proszę panie, tu jestem pan robić pozytywanie na prawdziwą adresie, żeby się przyjęło, żeby nie wyjeździć. Że nie, tej śmierci, żeby wynieśli, proszę panie. Ale na własne, bo tam pan nie swojej wspólnoty tutaj wynieśli. Ale co zawsze, zawsze się podkłada śmieci. Przepraszam na chwilkę. Wjedź na podwórko, zaraz podejdę. Pan macie tu zamykany śmietnik taki ładnie, żeście to zrobili parę lat temu. Ale tam się nie dawało, zawsze się tutaj. Zawsze się podkładało śmieci, no super. Śmieci, tak, z workami. No tak się podkładało, tak. Macie swoje wizytę. Ale wszelkie kanapy, wszelkie inne. Ale to nie jest zbiórka wielkogabarytowych śmieci. Potem te menele tu zbierają, palą i mnie tutaj trują. Ja się na to nie będę zgadzał. Zawsze się tak. Zawsze się tak. Te tu
duże, bo małe. Tak, duże się podkłada zawsze. No super wersja. Jak pan uważa? No ja uważam, że nie powinno się podkładać śmieci komuś. Że poświęci spokój, że pan nie... Wyrzuci do swojego świetnika. Czyli pod ten zamurowany? Nie pod, do. Nie do. Pod. To tam miejsce są kupy. No nie bardzo, ale ja... No to idziemy do porozumienia. To trzeba, musi pan iść pod nas. Bo my też czasu nie mamy... Ale że co, to są groźby karalne teraz. Ale co, że karabin będziesz do mnie strzelał? No, i kto tu jest nienormalny? I kto tu jest nienormalny? Podkładają śmieci i jeszcze chcą strzelać do mnie z karabinu. Taki będzie tytuł na YouTubie. Podkładają śmieci i chcą strzelać z karabinu do mnie. Jak nie, proszę pana? Nie, swoim podwórkiem, proszę pana, swoim podwórkiem. Nie, nagrywam mnie, człowieku, nie pozwoliłem ci. Zgody ci na to nie dałem. Ale nie potrzebuję zgody na nagrywanie. Nie, musisz mieć zgodę. Na publikację w państwa twarzy tak, ale na nagrywanie nie potrzebuję żadnej zgody. Sam jesteś paconem. Ciebie ci ciasnego. Idź mi stąd. Sam sobie idź stąd. A ja jestem na swoim podwórku, co ty mi kurwa jeszcze... No. Co pani za ludzie, jeszcze mi każą stąd, to jest, ja tu mieszkam, a oni mi każą stąd iść. No bo jak pani przeszkadza chłopaka w czym przeszkadza? W podkładaniu śmieci? W podkładaniu śmieci? Idź, ten nagrywaj. Kanapy tu podkładają. Śmieci, wiesz, i jeszcze widzisz, jak to burzą się, bo ktoś zwrócił uwagę, żeby śmieci nie podkładać. Okej, ty się z nim kolegujesz, to ja się